stoimy na dnie morza, czyli jesteśmy w górach. Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie, a dzisiaj zabiorę Was w Góry Stołowe, a dokładniej do Parku Narodowego Gór Stołowych, którego logotyp wygląda tak. Na pierwszym jego planie jest taka ciekawa forma piaskowca, a z tyłu ten taki pagór, no tu go znajdziecie, widoczny z daleka, Szczeliniec Wielki. Ale zacznijmy od tego, gdzie leżą Góry Stołowe. No są one pasmem Sudetów, które znajduje się na pograniczu polsko-czeskim. Nie są to wysokie góry, ich najwyższy punkt znajdziecie tam. Czyli tu, na szczycie Szczelińca Wielkiego, który ma raptem 919 metrów wysokości. Wchodząc na Szczeliniec raczej się nie zasapiecie, bo te piękne zielone łąki, po których czasem hasają owce, a z których się tu podchodzi, znajdują się raptem 150-170 metrów niżej. Jak się domyślacie, nie wysokość jest wyróżnikiem Gór Stołowych, wyróżnikiem jest to. Takie dziwaczne grzyby i fantastyczne labirynty. Nad tym wszystkim czuwa ten oto małpolud. W zakamarkach skał czai się Batyfantes albo świecące mchy. Dojdziemy i do tego. Ale wróćmy do wyjątkowych form skalnych, bo to one stały się przyczynkiem do powołania Parku Narodowego Gór Stołowych przeszło 30 lat temu. Powiem Wam szczerze, że geologia czy geomorfologia jakoś specjalnie nigdy mnie nie fascynowały, natomiast to, w jaki sposób powstały te skalne cuda, jest tak ciekawe i tak mnie wciągnęło, że Wam o tym opowiem. Część pasma Gór Stołowych stworzona jest z granitu, czyli skały stworzonej z zastygniętej magmy. Ale to nie jest granit i nie o granicie dzisiaj będzie. Skupmy się na części Gór Stołowych, która zbudowana jest ze skał osadowych, jakimi są piaskowce czy inne margle, bo najciekawsze w Górach Stołowych jest to, że to jest kraina zrodzona z morza. Wyobraźcie sobie, że pomiędzy 100 a 90 milionów lat temu, gdy po naszym globie hasały jeszcze dinozaury, tutaj było morze. No i na dnie tego morza formowały się różne osady. Osadzało się, osadzało. Te osady z czasem polepiły się i stworzyły się skały. Różne skały. Jedne z nich były bardziej plastyczne, inne twardsze. Powstał taki ogromny przekładaniec. A dlaczego raz osady były takie, a raz inne? Sprawa jest całkiem prosta i logiczna. Otóż to, jakie osady odkładały się w danym miejscu na dnie morza, zależało od tego, gdzie była linia brzegowa, czyli przy okazji, jakie głębokie to morze było. A to w czasie się zmieniało. Popatrzcie, w tej sytuacji linia brzegowa jest stosunkowo blisko. Rzeki przynoszą piach, ten piach wpada do morza, fale, prądy morskie rozprowadzają w strefie przybrzeżnej ten piach na różną warstwę, on się skleja, powstaje nam piaskowiec i to piaskowiec o różnej strukturze i tutaj wchodzi słowo bioturbacja, ale o nim powiem trochę więcej, jak dojdziemy do grzybów. Teraz zmieńmy sobie warunki w naszym morzu, dolejmy wody, przez co linia brzegowa nam się wyraźnie odsunie. W tej sytuacji piach nadal się zbiera, ale w tej strefie przybrzeżnej, a w tym miejscu, gdzie się zbierał wcześniej, zbierają się drobniejsze osady, które tworzą nam iłowce, mułowce, margle. W ten oto sposób, w przekroju pionowym, powstał ten wielki przekładaniec różnych warstw. Ale moment, no byliśmy na dnie morza, to gdzie te góry? Otóż pojawiły się ruchy górotwórcze, a z nimi to jest tak, że one w wielu miejscach tworzą straszne zamieszanie. Tu coś zniszczą, tam postawią w pionie, tam przewrócą. Znowu czasem gdzieś tam skały wyłażą z głębi ziemi, no i nagle są na górze. To nie miało miejsca tutaj. Tutaj te wszystkie warstwy stopniowo, równiutko zaczęły się podnosić, podnosić, podnosić. No może nie do końca równo, bo lekkie jednak pochylenie tych wszystkich warstw, płyt, bo Góry Stołowe mają budowę płytową, jest. Oczywiście podczas tych wypiętrzeń tworzyły się tu przeróżne naciski, naprężenia i one były tak ogromne, że warstwy piaskowca, które miejscami miały nawet grubość kilkudziesięciu metrów, zaczynały trzaskać, pękać, co bardzo dobrze widać na tym zdjęciu satelitarnym. Zresztą możecie rozejrzeć się łatwo po okolicy, bo w opisie filmu zamieściłem pineskę z tym miejscem i kilkoma innymi, które zobaczycie także na dzisiejszym nagraniu. Wszystko oczywiście jest dostępne ze szlaków, bo jak wiadomo w parkach narodowych schodzenie ze szlaków jest nieeleganckie i nielegalne. Ale wróćmy do naszej płyty z piaskowca. Ona wyraźnie jest popękana, a jak się przyjrzycie, to zauważycie, że spękania są równoległe i przebiegają w bardzo konkretnych kierunkach. Takich, takich i takich. Kiedyś były to tylko pęknięcia, teraz są to takie ogromne korytarze, które z czasem znikną, ale nie musimy się spieszyć, wszyscy zdążymy je obejrzeć. Do tej pory widzieliście głównie pęknięcia pionowe, ale poziome jak najbardziej też znajdziecie, widoczne są tutaj bardzo wyraźnie na ścianie Szczelińca.
Takie spękane piaskowce nazywa się piaskowcami ciosowymi. I to, jak zostały wyciosane, jak powstały te bloki, jaki mają kształt, odpowiada za krajobraz Gór Stołowych. Przeanalizujmy ten krajobraz. Mamy tu łagodny spadek, później urwisko i później znowu spadek, taki trochę wklęsły nawet. Tak schematycznie wygląda przekrój poprzeczny tego miejsca z wyraźnymi warstwami. Tutaj, gdzie jest spadek, ta warstwa jest bardziej plastyczna, a tutaj, gdzie urwisko, znowu jest piaskowiec, który słabiej eroduje od tych pozostałych warstw. Jeszcze jeden przykład. U góry już nic nie ma, ale kiedyś było, tylko zniknęło. Później mamy urwisko i poniżej znowu tę warstwę margli czy innych mułowców. Przyjrzyjmy się teraz temu, co tu się wyczynia. Mamy dwie warstwy. Mamy piaskowce ciosowe, czyli te wielkie bloki piaskowca, a pod spodem warstwy iłowców, mułowców albo margli. Zaczyna padać deszcz. Woda wpada w szczeliny albo przesiąka przez piaskowiec i po drodze rozpuszcza spoiwo, zaczyna wymywać ziarnka piasku, dociera do tej spodniej warstwy. Nie chce przez nią przesiąknąć, bo to nie jest przesiąkliwa warstwa, tylko nasiąkliwa i stosunkowo plastyczna. Woda zmienia kierunek. Zaczyna wypływać na zewnątrz, wynosząc te ziarnka piasku, to co wymyła z piaskowca. Weźmy taki zewnętrzny blok tej ściany. On w pewnym momencie może zacznie tracić balans, bo gdzieś tam został bardziej rozmyty z jednej strony, albo coś się pod nim ugnie. No w każdym razie zacznie się powoli, powoli odchylać. I tu mała pauza, by pokazać Wam taką rozpadlinę. Jesteśmy na szczelińcu, na szlaku, w miejscu, które zwane jest piekiełkiem. Piekiełko to nic innego jak właśnie ta epicka rozpadlina, która ma 100 metrów długości i 17 metrów wysokości. Skąd wiadomo, że ta rozpadlina powstała głównie dzięki rozjeżdżaniu się bloków piaskowca, a nie wypłukiwaniu ziarenek piasku? Pokażę Wam. Ja jestem tu, a tu jest ściana. I ta ściana jest zupełnie prosta. Natomiast ta wyraźnie gdzieś leci, przesuwa się, jest pochylona w tej chwili o 20 stopni. Jak policzono, jak szybko się przesuwa? Oczywiście na górskim liczydle, które rośnie nieopodal. A poważnie to określono, że ta ściana przesuwa się z prędkością niecałego 1,5 mm na rok w tę stronę i jakiś milimetr osiada. Czyli de facto to wszystko powoli, powoli odjeżdża. Czy to dużo, czy to mało? No w ciągu 10 lat jest to prawie 1,5 cm, w ciągu 100 lat prawie 15 cm, czyli z perspektywy naszego życia, jak na coś, co wygląda na wieczne, to całkiem nieźle zasuwa. Przemierzając rozpadliny szczelińca, na pewno napotkacie takie bąble, takie półkule w ścianach. Wiecie, co to jest? Napiszcie albo wymyślcie Waszą teorię, a ja Wam pokażę, co jeszcze można znaleźć na szczelińcu. Moją ulubioną formą skalną na szczelińcu jest ten oto małpolud. Widzicie podobieństwo? Tylko trochę przykro mi się zrobiło, gdy się dowiedziałem, że podobnie jak ściana piekiełka się odchyla i kiedyś padnie na to swoje małpie pyszczycho. Co jeszcze? Schronisko na szczelińcu, a tuż pod nim nie przegapcie ostateczny, niepodważalny dowód na to, że tu kiedyś było morze. Przechadzając się szczelińcowymi szlakami, nie zapomnijcie zaglądać w szczelińcowe szczeliny. Jeżeli są odpowiednio wilgotne, jest tam odpowiednio chłodno i nie wpada tam za dużo ani za mało światła, to gdy tam zajrzycie, to możecie niemal odskoczyć, bo zobaczycie tam bijące, zielone, niemal radioaktywne światło. Siedzi tam świetlanka. A świetlanka to nic innego jak mech, który upodobał sobie dokładnie takie warunki i przystosował się do nich fantastycznie. A działa to tak, że wykształcił komórki, które z jednej strony mają taką soczewkę i ta soczewka skupia światło. Skupia światło na chlorofilu, który znajduje się z przeciwnej strony. Chlorofil roślinny jest potrzebny po to, żeby absorbować energię słoneczną i przekazywać ją do fotosyntezy, no, która produkuje jedzenie i tak dalej. W każdym razie, jeżeli kierunek światła trochę się zmieni, to te chloroplasty tam się są w stanie troszeczkę przesunąć, żeby dalej fotosynteza działała. Bardzo ciekawe przystosowanie. I tutaj część z Was może powie, no to dlaczego świetlanka tam siedzi, po co te przystosowania? Przecież mogła sobie wyjść z tej szczeliny. Otóż nie mogła, bo dookoła są mchy, porosty, glony, to wszystko konkuruje. No i nie daje świetlance wyjść z dziury. Wróćmy do naszego rysunku. Ogromny blok piaskowca się pochyla i w końcu zaczyna lecieć, leci, niszczy wszystko. 2 kilometry dalej go znajdujemy. Nieprawda. On jest wielki, po prostu albo się położy, albo się trochę osunie, no i tyle, i leży. Ale czy to jest koniec jego wędrówki? Nie, tylko wędruje w dół. No bo to, co pod spodem, eroduje i on osiada coraz niżej, niżej, dodatkowo robi się coraz mniejszy, no bo sam się trochę wypłukuje.
I to wszystko się powtarza. Kolejne bloki odpadają, osiadają, a taki próg kratkowa czy ściana szczelinca powoli się po prostu cofają. Natomiast nasze bloki erodują i albo się wypłuczą zupełnie, albo zostaną takimi pojedynczymi blokami piaskowca gdzieś na terenach otwartych, albo w lesie. W każdym razie możemy znaleźć je dużo dalej od urwiska, niż mogły się kiedykolwiek potoczyć. Żeby zobaczyć na otwartej przestrzeni luźno leżące piaskowce, wybraliśmy się w miejsce, które oficjalnie nazywa się Skałki Łężyckie, a nieoficjalnie Sawanna Łężycka. Jak się zmruży oczy, to faktycznie można sobie wyobrazić, że przechadzają się tędy żyrafy, ale jak się te oczy otworzy, to widać sarny. Sarny, które albo nas obczajają, albo coś innego, albo po prostu uciekają przed lampartem. Skąd wzięły się bloki skalne w takim miejscu? Otóż wiemy już, że na pewno nie przytoczyły się z narożnika, czyli nie odpadły od tamtych skał widocznych na horyzoncie, szczególnie, że za nami jest całkiem spory spadek, co też oznacza, że no nie zostały tutaj po wycofywaniu się tego urwiska. To skąd one tutaj są? Chodźmy na narożnik, wszystko Wam wyjaśnię. Tu jesteśmy, tam byliśmy, a tamto miejsce, to zielone wzgórze, wcale tak nie wyglądało. Prawdopodobnie wyglądało jak szczeliniec, tylko się rozmywało, rozsypywało, w efekcie zostały tylko te najtrwalsze fragmenty piaskowca. Wędrując tamtędy, warto czasem spojrzeć w górę, żeby zauważyć zawieszone w powietrzu pustułki, które czasem wykorzystują te piaskowce jako miejsce obserwacji, czy pauzę, ta akurat coś wcina. W pierwszej wersji fragmentu filmu o Skałkach Łężyckich powiedziałem, że wylegujące się tutaj piaskowce to są skałki. No i tutaj pojawił się problem. Już wyjaśniam. Gdy tylko nagrałem narrację do tego filmu, wysłałem ją doktorowi Filipowi Duszyńskiemu, który jest współautorem tej oto publikacji o geomorfologii gór stołowych. Swoją drogą jest to superpozycja napisana przystępnym językiem, możecie ją pobrać nieodpłatnie w opisie filmu. Ale wysłałem tę moją narrację doktorowi tak, żeby zaopiniował jej treść. I w ramach odpowiedzi dostałem informację, że te piaskowce, które leżą w miejscu nazywającym się Skałki Łężyckie, to wcale nie są skałki. To są bloki skalne. A na czym polega różnica? Otóż bloki skalne leżą na podłożu, a skałki po prostu z niego wyrastają. Czyli gdyby tam pod spodem była duża płyta piaskowca, z której wystawałyby tylko te skały, które widzimy, no to byłyby skałkami, a nie blokami skalnymi. Czyli na Skałkach Łężyckich nie ma skałek. Proste. Idziemy dalej. Wyszedłem właśnie z jednej z tych szczelin, tych, które widzieliście już z góry. Zabierzmy te kreski, jesteśmy gdzieś o tutaj, w labiryncie błędnych skał. Błędne skały, cały ten labirynt powstał na szczycie skalniaka, oczywiście w płycie piaskowców ciosowych. Gdybyście ją przedłużyli, to okazałoby się, że jest to ta sama płyta, która buduje szczyt szczelińca. Warstwa piaskowca w tym miejscu ma grubość około 10 metrów, natomiast powierzchnia tego labiryntu nie jest zbyt duża, bo to tylko 200 na 400 metrów, ale gdybyście zsumowali długość tych wszystkich korytarzy, to wyjdzie Wam długość 20 km. Łatwo zbłądzić. Błędne skały. Jak powstały błędne skały? Otóż ten proces trwa nadal, ale zaczął się od spękań. W te spękania wnikała woda. Woda rozpuszczała spoiwo, woda wypłukiwała ziarnka piasku, woda zamarzała, rozsadzając skały i to wszystko także przygotowywało miejsca pod rośliny i one tu się wszędzie wciskają. Tu brzuska się władowała, a tu sosenka. Przeciskając się korytarzami błędnych skał, trzeba uważać, żeby nie wdepnąć w kałuże. A spotykamy je tutaj nader często z tego względu, że pod warstwą piaskowców znajduje się warstwa skał, która niespecjalnie chce tę wodę stąd wypuszczać. W efekcie panuje tutaj duże zawilgocenie. Jeżeli dodamy do tego ograniczony dostęp światła, zaleganie zimnego powietrza, ograniczone parowanie i to, że śnieg zalega tutaj dużo dłużej, otrzymamy specyficzny, nieco piwniczny mikroklimat, który upodobały sobie różne organizmy, ba, stworzyły się tutaj nawet ciekawe mikroekosystemy. Amatorem zimnych, ciemnych, wilgotnych, piaskowcowych szczelin jest Batyphantes. Batyphantes eumenis, czyli taki gatunek pająka, który w naszych szerokościach geograficznych występuje wyjątkowo rzadko. Zamieszkuje on głównie północne rejony Azji, Ameryki Północnej, Europy, natomiast w Polsce występuje właśnie w piaskowcowych szczelinach gór stołowych. Uważa się, że Batyphantes jest reliktem z czasów, kiedy niedaleko stąd parkował lądolód, a płaskowyże gór stołowych to była jedna wielka polarna pustynia.
Później robiło się coraz cieplej, lądolód się wycofał, pojawiła się roślinność, rozrosły się lasy, no i miejsca dla Batyfantesa zaczęły się kurczyć, ale mikroklimat, który panuje w takich szczelinach, pasuje mu na tyle, że jest tutaj do dziś. Szacuje się, że gęstość populacji Batyfantesów w błędnych skałach wynosi 26 osobników na metr kwadratowy. Rozglądałem się za nimi, poszukiwałem i powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie się pochowały, bo ja widziałem tylko 3 na metr kwadratowy i to maksymalnie, a dodatkowo poszukiwania utrudniało to, że jest tutaj także dużo różnych innych gatunków pająków o podobnej wielkości. Cykl życiowy naszego bohatera trwa 3 lata, co jest wyjątkowe na tle innych gatunków z tej samej rodziny, bo te inne to zwykle żyją rok lub 2. To dlaczego Batyfantes 3? No prawdopodobnie dlatego, że żyje on w trudniejszych, chłodnych warunkach. Mamy jajo. Pod koniec wiosny, na początek lata, z jaja wyłazi młody pająk, no i wcina. Przychodzi zima, więc zimuje, przychodzi kolejna wiosna, pod jej koniec pająk jest już dojrzały płciowo, może składać jaja. A składa ich około 11, to niewiele w porównaniu z innymi gatunkami z tej samej rodziny. Jaja składane są w takich małych 5-7 mm kokonach zbudowanych z gęsto uplecionych nici. Po kolejnej zimie część dorosłych osobników ginie, a część dalej się rozmnaża, no i żyje sobie jeszcze latem, może jesienią, ale zimy już nie dożywają. Poza rozmnażaniem się, nasze pająki muszą oczywiście jeść. A żeby jeść, muszą zapolować. Mówimy tu o 2 strategiach łowieckich. Jedna z wykorzystaniem wibracji sieci, a druga no, polega na tym, że taki pająk siedzi, czeka i cap. A co łapie? No głównie wcinają skoczogonki, które występują licznie w tych wszystkich wilgotnych zakamarach, tak więc taki pająk nie musi daleko wędrować, żeby się najeść. Ale nie samym Batyfantesem błędne skały żyją. Pamiętacie na pewno o istnieniu stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów. Ja zawsze kojarzyłem je z przyrodą nieożywioną, a okazuje się, że to błąd, bo są takie, które żyją. Poznajcie stalagmity korzeniowe. Rośnie sobie korzeń, odbija od niego młody korzeń i skręca pod okap. Pod okapem zaczyna mu kapać na głowę i kapie mu cały czas, metodycznie kapie. W końcu namawia go to do wytworzenia takich małych korzonków, które nie zaczną rosnąć w dół, tylko zaczną rosnąć ku górze, tam skąd kapie woda. One rosną, splątują się, pojawiają tam się strzępki grzybni mikoryzowej, pojawiają się wątrobowce, glony, sinice, do tego dołączają bezkręgowce, na przykład chrząszcze, mrówki czy skoczogonki, Batyfantes to lubi, no i one pożywiają się wydzielinami korzenia czy strzępkami grzybni. W efekcie powstaje stalagmit korzeniowy. W zależności od intensywności kapania wody, nasz stalagmit osiąga wysokość 10 cm, 20, czasem nawet 50, czasem dorasta do stropu i tworzy stalagnat. Pamiętajcie, jak znajdziecie, to nie ruszajcie, bo to jest rzadki, skomplikowany twór. Zresztą mam nadzieję, że tą opowieścią pobudziłem waszą wyobraźnię. Wyobrażacie sobie to jak jakieś stworzenie z Awatara, piękny ekosystem. No właśnie, bo tak jest, ale wygląda tak. Na pierwszy rzut oka jest to jednak mało imponujący twór, łatwo go pominąć, ale fantastyczna konstrukcja. Labirynty skalne, takie jak błędne skały, są pośrednim stadium degradacji płyty piaskowcowej. Jak ona się mocniej zdegraduje, to zostaną tylko pojedyncze skałki, które mogą przybrać formę skalnych grzybów. Chodźcie na grzyby. I tym sposobem trafiliśmy tu. W największe zgrupowanie tego typu skałek jest ich tutaj około 100. I nazywa się je właśnie skalne grzyby. Składają się z kapelusza i z nóżki. Wróć. Nóżka? Gdyby któryś z moich znajomych grzyboznawców usłyszał, że Chorzela mówi, że grzyby mają nogi, to by powiedział: Piotrze, gdyby grzyby miały nogi, to by przed tobą uciekały. Grzyby mają kapelusz i trzon, ale na potrzeby tego filmu przyjmijmy, że skalne grzyby mają jednak nóżkę. Swoją drogą jest to najładniejszy prawdziwek, jakiego w tym roku widziałem. Skalne grzyby w całości zbudowane są z piaskowców, tylko jak łatwo zauważyć, z piaskowców o różnej strukturze. A jak to wszystko powstało? Otóż wyobraźcie sobie, że jesteśmy na dnie morza, na którym to dnie warstwa po warstwie odkłada się piasek. Choć nie tylko piasek, widzicie te kamienie? Taki żwirek? Czasami, gdy przychodził sztorm, był w stanie w warstwach przybrzeżnych morza dostarczyć również takiego grubszego materiału. W
każdym razie odkłada się warstwa po warstwie, a później musiało się coś zmienić. Zmieniły się warunki, przestały odkładać się nowe osady, za to pierwsze skrzypce zaczęła grać bioturbacja. Bioturbacja, czyli proces zaburzania pierwotnej struktury tychże osadów przez organizmy, które tam kopały, ryły, przewracały to wszystko, niszcząc tę taką warstwową strukturę i tworząc dużo bardziej jednorodną warstwę, która to z czasem zamieniła się w piaskowiec, a znajdziecie go tam. Jakbyście się wtedy rozejrzeli po okolicy, to byście widzieli piaskowiec o dwóch strukturach. Jednej luźniejszej, dużo bardziej porowatej i drugiej dużo bardziej solidnej. No ale stale są to warstwy. A gdzie te wszystkie kształty, grzyby czy inne żółwie? No tu do głosu musiała dojść erozja. Musiało dojść do głosu wietrzenie, wymywanie. No i ono dotyka i tej warstwy. Tylko tamta warstwa, mimo że częściej na nią przecież pada deszcz, więcej wody dostaje, jest dużo bardziej odporna na erozję, a ta jest odporna dużo mniej. Efektem są takie fantazyjne kształty. Z grzybami kapeluszowymi jest tak, że to jest owocnik, ale on wyrasta ze znajdującej się pod spodem grzybni. Ze skalnymi grzybami jest podobnie. Owocnik, a pod spodem wielka płyta piaskowca, z którą owocnik jest połączony, czyli są to skałki, a nie bloki skalne. Będąc w górach stołowych i wiedząc, że te skały cały czas są niszczone, że się osuwają, przesuwają, pochylają, można sobie zadać pytanie, czy tu jest bezpiecznie? Częściowej odpowiedzi na to pytanie może udzielić Wam to urządzenie. A co to jest? No, tu jest szczelina, tu coś mierzy, więc jest to szczelinomierz. Takie urządzenia zaczęto instalować tutaj jakieś 50 lat temu i od tego czasu systematycznie mierzą one, co tutaj się dzieje. Jak ta szczelina się będzie poszerzać, jak się bloki skalne względem siebie zachowują. To jak działa taki szczelinomierz? Otóż jest to bardzo subtelne urządzenie. Dwie rury wbite w skałę po obu stronach pęknięcia, a po środku jakaś pucha jeszcze zamknięta na kłódkę. Pewnie chcielibyście zajrzeć do środka, ja też bym chciał. Na całe szczęście dzięki współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych możemy to otworzyć. W środku jest dużo bardziej ciekawie, rury są zwieńczone szklanymi płytkami, na których nadrukowane są siatki. Gdy skała się rusza, ruszają się rury i ruszają się nasze płytki, powodując wzajemne przesunięcia siatek. Temu wszystkiemu systematycznie robi się zdjęcia i na tej podstawie można odczytać, w jaki sposób skały względem siebie się przesunęły i w którą stronę. Mówimy tu o przemieszczeniach około 0,5 mm rocznie, zależnych w głównej mierze od sezonowych wahań temperatury i opadów. Oczywiście są miejsca, gdzie to się dzieje szybciej. O jednym wspominałem. Pamiętacie, jak szybko odsuwał się blok w piekiełku? Napiszcie mi w komentarzu. Cały ten film dowodzi, że góry stołowe cały czas pracują, nie są zupełnie stabilne, ale no znowu nie ruszają się tak dynamicznie, żebyśmy musieli się tym jakoś specjalnie przejmować, choć akurat nie chciałbym być w tym miejscu, gdzie stoczył się ten kamień. Czy zainteresował Was temat geomorfologii gór stołowych? No, mnie praca nad tym odcinkiem wciągnęła znacznie bardziej niż myślałem. A propos pracy, jeżeli podobało Wam się i czujecie, że chcecie mnie wesprzeć, to jest sporo różnych możliwości. Wyjaśniam wszystko na dole. Dzięki za uwagę. Cześć!